studio telewizyjne Parlamentu Europejskiego, Marek Orzechowski, nasz dzisiejszy gość, pan europoseł Andrzej Grzyb. Panie pośle, wrócił pan przed chwilą z Genewy, gdzie spotkał się pan z wieloma politykami, działaczami. Uczestniczył pan w kolejnej 37. sesji Komitetu Rady Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony praw człowieka. To spotkanie jest również ważne dlatego, że w tym roku obchodzimy 70-lecie uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wyobraża pan sobie nasze życie bez tej deklaracji? No właśnie, to było jedno z takich zasadniczych pytań, ponieważ co roku delegacja Parlamentu Europejskiego nam uczestniczy w marcowej sesji. Czasami dwuipółdniowy pobyt. W tym roku ten aspekt związany z dokonaniami i z rezultatami tej uniwersalnej deklaracji dotyczącej praw człowieka był głównym takim wiodącym tematem. I drugi element to były prawa dzieci. Prawa dzieci i wszystko to, co się dzieje w świecie przeciwko dzieciom. Rozumiem. Przemoc, konflikty zbrojne, również handel dziećmi. No i oczywiście wszystkie kwestie o charakterze uniwersalnym, a więc to, co dotyczy aktualnych problemów, które dotykają praw ludzkich w różnych obszarach konfliktów, więc obecna była Syria, obecny Jemen, również zamrożone konflikty. No i mogę powiedzieć, że takim ważnym elementem też jest specjalni raporterzy, którzy informują, bo mają taką misję wyznaczoną przez Organizację Narodów. Po polsku powiemy sprawozdawcy. Sprawozdawcy specjalni, którzy raportują te trudne sprawy, konfliktowe sprawy, czy specjalne sprawy, które dotyczą, no, na przykład, tak jak powiedziałem, dzieci i wszystko to, co się dzieje przeciwko prawom dziecka na obszarach konfliktowych. Do tych dzieci jeszcze wrócimy. Pan reprezentował Unię Europejską podczas tego spotkania. Z jakim message'em, z jaką informacją pojawił się pan w Genewie? Jak to wygląda w Unii Europejskiej? Corocznie Podkomisja Praw Człowieka wysyła delegację, która jest skomponowana z przedstawicieli wszystkich grup politycznych. Ja w tym roku przewodniczyłem tej delegacji jako koordynator ze strony grupy EPP, ponieważ przewodniczący nie mógł przewodniczyć. I muszę powiedzieć, że zasadnicze były, tak jakbym powiedział, dwa przesłania. Pierwsze, związane jest właśnie z rocznicą, 70. rocznicą uniwersalnej tej deklaracji praw człowieka i łączymy to też z 30-leciem Nagrody Sacharowa wręczanej przez Parlament Europejski. W tej sprawie też będziemy organizowali specjalne wydarzenia tutaj w połowie roku w parlamencie. I druga sprawa to, że tak powiem, kurcząca się przestrzeń dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli organizacji pozarządowych. To jest tendencja ogólnoświatowa, która bardzo, że tak powiem, ogromnie wpływa też na respektowanie praw ludzkich, bo organizacje pozarządowe są źródłem informacji o wszystkich łamaniach praw. Papierkiem lakmusowym tego, dokładnie, co się dzieje. Jak wygląda sytuacja w Unii Europejskiej na tle świata? No powiem tak, no Unia Europejska jest w tej chwili głównym adresatem różnych postulatów ze strony wszystkich, że tak powiem, naszych rozmówców, że musi odgrywać kluczową rolę w tej sprawie w związku z tym, że Stany Zjednoczone się wycofują z tego obszaru takiej aktywnej działalności. No tak przynajmniej mógłbym zacytować generalny przekaz, który słyszałem. Panie pośle, poza ochroną praw dziecka, o której pan już wspomniał, interesująca jest, znalazłem w dokumencie z tego spotkania, coś, co nasi widzowie nierzadko spotykają w doniesieniach medialnych, a mianowicie sprawa ochrony praw człowieka w obszarze międzynarodowych czy multimiędzynarodowych korporacji. No tak, to jest też ogromnie ważne. Jednym z elementów, czyli jednym z punktów naszych rozmów była kwestia ludności autochtonicznej. To jest 350 milionów ludzi w świecie, rdzennej ludności, która zamieszkuje obszar około 20% świata, ale jednocześnie tam jest 90% tego, co nazywamy bioróżnorodnością przyrodniczą. Ogromnie ważna kwestia, jak respektować te prawa, bo jednocześnie to jest też respektowanie
wszystkich, że tak powiem, dóbr naturalnych, które świat posiada, czyli dziedzictwa, które nie dotyczy tylko tej ludności rdzennej, ale również całej społeczności ludzkiej. Powiedział pan w Genewie piękne zdanie, że sercem ochrony praw człowieka, czy wręcz praw człowieka jest jego godność, jest godność ludzi. Ja myślę, że jeżeli jest respektowana godność drugiego człowieka, to wszędzie tam można mówić, że prawa ludzkie są respektowane. Jeżeli nie respektujemy godności ludzkiej, trudno jest mówić, że prawa ludzkie stoją na pierwszym miejscu. Rozmawialiśmy w studiu telewizyjnym Parlamentu Europejskiego z posłem Andrzejem Grzybem, który właśnie tu w Parlamencie Europejskim zabiega o przestrzeganie i zachowanie tej ludzkiej godności. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.